Dzień dobry, witam was 21 maja 2022 roku w sobotę. A słowa haseł biblijnych z przewodnika Biblijnego z Biblią na co dzień czytamy dzisiaj w psalmie 5, wersie 9, kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. A drugie hasło, które ma stanowić przewodnik naszego dzisiejszego rozważania i krótkiego skupienia nad Bożym Słowem to pierwszy list do Tymoteusza, gdzie w szóstym rozdziale, wersetach ósmym i dziewiątym czytamy Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości. Drodzy codziennikowi widzowie, czy ktoś z Was ma jeszcze wątpliwości co do tego, że to pieniądz rządzi światem? Jeżeli nawet ktoś w swojej naiwności łudził się, że tak rzeczywiście nie jest, no to ostatnie wydarzenia z ostatnich miesięcy te wątpliwości zapewne zupełnie rozwiały. Agresja Rosji. Na Ukrainę obnażyła to, że wielu ludzi, którzy mają pieniądze, są najbogatszymi ludźmi na świecie, mają też ogromny wpływ na politykę i na gospodarkę. Jak na dłoni widać ogromne dysproporcje pomiędzy bogatymi a biednymi, a działania wojenne te proporcje, te dysproporcje pogłębiają i jeszcze bardziej będą pogłębiać. Z jednej strony widzimy niewyobrażalne bogactwa, a z drugiej strony przerażającą biedę. Świat, w którym żyjemy, jest pełen kontrastów. Dlatego słowa, które czytamy dzisiaj w Słowie Bożym, w przewodniku z Biblią na co dzień, wskazują na pewne priorytety, jakich powinien trzymać się każdy wierzący człowiek. Biblia nie mówi, że mamy żyć w ubóstwie. Biblia nie mówi o tym, że ubóstwo jest jakąś cnotą, którą każdy człowiek wierzący powinien mieć i wyrzekać się dóbr materialnych. Ale mówi o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na człowieka, który widzi swoje bogactwo wyłącznie w środkach materialnych, w pieniądzach. Oczywiście pieniądze są potrzebne do tego, aby godnie żyć, ale z drugiej strony trzeba się zastanowić nad tym, co znaczy godnie żyć. I bez wątpienia każdy jest w stanie stworzyć na swoje potrzeby definicję godnego życia. Ale czy to znaczy, że godnie żyć to zachowywać się tak, i działać tak, żeby inni widzieli, że ja mam więcej niż inni, że stać mnie na więcej, że lepiej mi się powodzi, bo jestem zaradny, bo jestem zaradna. Niestety bywa tak, że takie myślenie jest coraz bardziej powszechne. Zaczynamy zapominać o wdzięczności. O wdzięczności za to, co mamy. Za to, co nam naprawdę do życia jest potrzebne, a czym Bóg nas codziennie obdarowuje. Ostatnie lata pokazują, jak wiele rzeczy w życiu jest tak bardzo kruchych: zdrowie, wolność, pokój. Są to rzeczy, których nie możemy kupić za, za żadne pieniądze. Dlatego bądźmy wdzięczni. Ale Uczmy także wdzięczności kolejne pokolenia. Uczmy empatii i wdzięczności nasze dzieci, nasze wnuki. I niech Pan Bóg, dobry Bóg, da nam także i dzisiaj dobry dzień. Oraz niech każdy kolejny dzień będzie dla nas wyrazem wdzięczności wobec naszego Stwórcy. Zostańcie z Bogiem. Amen.